No, o czym to dokładnie będzie? Dzisiaj będzie o walentynkach. Nie, znaczy przedstawimy, czym jest Tresura Matrixa. Dzisiaj mamy pierwszy raz spotkanie w duecie. No. Wcześniej ja to prowadziłem, też uczestniczyłem w audycjach organizowanych przez twórców tego, Andrzeja i Olega. Postanowiłem się też tym zająć, bo to jest bardzo pokrewne z moimi zainteresowaniami i tym, co chcę robić. I zacząłem organizować swoje spotkania. To jest w sumie tarnowskie, takie moje spotkanie trzecie. Wcześniej było, pierwsze było tutaj, drugie było w Percepcji. No i z trzecim wróciliśmy tutaj, bo to są takie najbardziej znośne warunki, gdzie jest dobra akustyka i jest spokój najważniejsze. Można zamknąć drzwi i nikt nie przeszkadza. Właśnie w Percepcji ostatnio, jak jest film nagrany, możecie sprawdzić na... I też porównać sobie wcześniejsze spotkania z tym, czego tutaj doświadczycie. Tam było po prostu, muzyka głośno grała, warunki też były takie, że co chwilę ktoś przechodził, jakieś zamieszanie było. Po prostu było w knajpie w przejściu, tak jakby robić tam koło baru. Aha, to nie da się. No, dlatego tutaj ta sala jednak najbardziej nam odpowiada i myślę, że tu będziemy się trzymać. Poza tym wystrój jest ładny, klimat, nazwa pasująca. Czyli są w planach też kolejne... Tak, myślę, że co dwa tygodnie będziemy robić. O innej tematyce, tak? Tak, za każdym razem jest trochę o czymś innym, ale kręci się wokół wszystkiego. Ta sama rzecz z różnego punktu widzenia. No, ale jak chodzi o walentynki, to nam chodzi nie o komercyjną formę tego święta i tak tylko dalej. W odniesieniu właśnie do Tresury Matrixa. I o głównym wątku, no, miłość, sama akceptacja i w ogóle to temat szeroko rozwinięty. Okej, to oficjalnie zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Będzie do oglądnięcia na YouTubie, nagrywa się, także... Aha, a nas czy Państwa? Nas. Okej. Nie, zasada jest taka, my to robimy dla siebie, to jest podstawa Tresury Matrixa. Robić w życiu coś dla siebie, bo wtedy to najlepiej wyjdzie. Druga rzecz... No, ale generujemy z innych tym samym. Bo to też, jest ale to właśnie to... To jest fajne. To, co sobie tworzymy, to jest tak naprawdę to, co właśnie sobie sami stworzyliśmy. To, co nas spotyka w życiu. To jest to, dlatego przypuszczam, że ty znacie Tresurę tylko z tego, co wyczytałyście. Tak, za bardzo nie wiem. Okej, no to myślę, że też sprawdźcie kanał Dwie Herbaty. Właśnie tam Andrzej i Oleg udostępniają swoje filmy. Oni to robią już od ponad 2 lat. Są prekursorami. Więc tak, Tresura Matrixa to jest taki program, system patrzenia na świat z własnej perspektywy. To polega głównie na tym, że jesteśmy jedynymi twórcami własnej przestrzeni, własnej rzeczywistości i wszystko, co nas spotyka, jest tak naprawdę na nasze zamówienie, tego, co chcemy doświadczyć, co chcemy spotkać. Nie mylmy jest... tego z herezją, absolutnie, bo to nie o to chodzi. A nie, herezje będą później. W sumie to, jeśli dobrze kojarzę, to macie tu, jeśli chodzi o human design, dwoje heretyków, także jak będziemy coś mówić, co będzie mocno prężyć emocjonalnie, to tak ma być. Wiesz, bo ja cię widzę medium na zasadzie przewodnika, ale nie tak. Na kogoś wiszącym nad kulą. A podejrzewam, że 70% społeczeństwa widzi cię jak... No tak. Niepokojny jesteś, no to ja wiem dlaczego. Ja mam dwie kule. To dobrze, to całe szczęście. Och, to chwa. Dobra, nie. A jeszcze pod kątem wróżenia nie patrzyłem na ten temat w ten sposób. Nie? Nie. Ja się zabieram za fusy, bo tak to jest przewidywalne. A to więcej ci naleje. Temacie. Dobrze. Inaczej spotkania przebiegają, jak prowadzi je jedna osoba. Właśnie pierwsze dwa spotkania sam prowadziłem i fakt, było inaczej. Tutaj, zresztą to też widać i na spotkaniach Andrzeja Olega, jak były audycje solo, inaczej się to odbywa. Jeżeli jednak są dwie osoby, to zawsze jest jakaś dyskusja, coś ktoś wtrąci i się to rozkręca. Dzisiejszy tytuł to właśnie walentynki, czyli... w proch się obrócę. W proch się obrócę akurat jest dzisiaj środa popielcowa, do tego dosyć mocno sypnęło śniegiem. Taka fajna śnieżyca się zrobiła, więc jakbyśmy wyszli na pole, to mamy dla północy na dwór. to byśmy mieli ciekawą atmosferę, może akurat właśnie wychodząc stąd nagra się, jak jeszcze będzie dobrze padał śnieg, taką czołówkę zaśnieżone, zrobi się to czarno-białe.
Akurat jak tutaj szedłem, to stwierdziłem, że taka fajna będzie oprawa, może na początek albo na koniec właśnie nagrać ten śnieg padający, zrobić w czerni i bieli i napisy do tego. Więc tak, jeśli chodzi o walentynki, święto zakochanych, tresura Matrixa skupia się na sobie, na miłości egocentryzmie, siebie. Miłości do siebie. Zdrowym hedonizmie. Też. Nawet nie tyle hedonizmie, co łapaniu każdej minuty, świadomie. No tak, ale to jest w dalszym ciągu zdrowy hedonizm, tak, bo to nie mylić z egoizmem. Ale egoizm też. Pod warunkiem, że jest zdrowy. Jak nie ścieliś trupów po drodze, rozmawialiśmy o tym. Tak, tak, tu się było ścielenie. Ale przepraszam, bo cię wyrywam z kontekstu. Ale o to chodzi. Po to cię tu zaprosiłem. Po to wiedziałam. Tak, po to cię tu sobie stworzyłem, no żebyś mnie wyrywała z kontekstu. Jeśli chodzi o walentynki, tak pomyślałem, że skoro się zbliża to święto, za kilka dni jest. Dla jednych to jest święto, dla innych profanacja miłości. Stwierdziłem, że poruszę ten temat właśnie w kontekście tresury Matrixa i tabelki. Niekoniecznie tak, no ale... No, też święty Walenty jest patronem nienormalnych, także... Znaczy psychicznych, psychicznie chorych. Wiesz, nie można... Tylko, że pytanie, że kto definiuje choroby psychiczne. Bo ja... No to przecież Walentego zamknęli do psychiatryka, no to przecież no to już no. Nie wiadomo. Tylko dlaczego? Może no, za bardzo... Miłość jest podobna do choroby psychicznej. Za bardzo widział siebie. No, albo porównywalna z dobrym kopem po prostu. Tak. Tak. Więc tak, no tresura Matrixa jest to właśnie sposób patrzenia na świat, sposób na życie. Ja go już stosuję prawie półtorej roku. Znaczy tak, może nie, półtorej roku temu go poznałem. Patrycja go chyba poznała niedawno. Tak. Znaczy przynajmniej jako tresurę, bo jeśli chodzi o wspólny mianownik tego wszystkiego, on się w wielu programach, ideach czy nawet wierzeniach. Nawet nie poznałam. Ja jestem w temacie na razie i go zgłębiam. No tak. Dokładnie, tak. Ty go poznajesz. Mhm. Zresztą ja go też cały czas poznaję, bo wystarczy w pewnym momencie zauważyć siebie i można w każdej sytuacji właśnie sprowadzić wszystko do tego. No to jest o człowieku. Do tego. Poznajesz się całe życie. Tak. Odnośnie poznawania siebie właśnie dzisiaj skończyłem czytać długą utopię Terego Pratchetta i tam na koniec właśnie był cytat świętego Bernarda. A i tak umrzesz głupi. Akceptuję to. Cytat świętego Bernarda, że nie można kochać tego, czego nie znamy. Dlatego też stwierdziłem, że właśnie szukając miłości cały czas tak naprawdę poznajemy siebie, szukając miłości. I tego, czego ci potrzeba, tak. By ją poczuć. Dokładnie. No to tak zaczynam od siebie, dokładnie. Wszystko tak naprawdę wynika z nas i to, co nas spotyka w życiu, jest projekcją tego, co jest w nas samych, zespołu naszych przekonań, wierzeń, lęków. Zaczynając od podstaw. To, co dzieje się w życiu każdego z nas według tresury Matrixa, jest projekcją właśnie tego, co jest wewnątrz. Jest to życie w przestrzeni wypełnionej energią sprawczą, która reaguje na nasze myśli. Czy to są marzenia, czy to są lęki, ona wszystkie stara się zrealizować, nie oceniając, czy to jest dobre, czy złe. Bo bez to tak, oceniania, to jest bez ważne, oceniania. Bo to nie chodzi o napędzanie. Myśl my oceniamy. Pozytywnie, nie, a negatywnie odrzucaj nie ma. Tak jak to kiedyś mówili, złe emocje trzeba też przeżyć. Dokładnie. No i to jest podstawa. Bo dobre emocje każdy są... Każdy ból trzeba przetrawić. Tak. Żeby coś z tego wynieść, dokładnie. I... No i wybiło. Przepraszam. A nie przepraszaj, właśnie o to chodzi. Zartowałam, nie jest mi przykro. Ja wiem, ja to widzę po tobie. To jest właśnie heretyk. Im bardziej mnie wkurwi, tym bardziej się będzie cieszyć. To jest ten typ. Ja jestem taki sam, tylko teraz odczuwam na sobie to, co robię innym. No mów, bo ja mam też myśl, ale mów. Mów! No bo a propos tego, wiesz, akceptowania, kochania siebie, bo to też nie chodzi o to, że... Zapraszamy. Ja nie ubolewam cały czas na tym, bo tyle żeśmy rozmawiali, że mnie nikt nie kocha. To nie jest tak. Nie lubi wiele ludzi, można by powiedzieć, że kocha. Problem w tym, że ja chcę w końcu pokochać. Taką miłością ja bym chciała. Czyli na takich warunkach to, czego mi jest do szczęścia potrzeba. No, ale to wymaga wytrwałości. I poznania siebie. Żeby tak, poznania myślę, siebie tak. I pokazania przestrzeni, tak. Co dla mnie jest miłością. Ponieważ w momencie, kiedy my emanujemy... Ja nie czuję się niekochana. Ja mam potrzebę kochania. I muszę wiedzieć, jak to mam zrobić, co mi jest do tego potrzebne, jakie składniki. No tak, to jest też kwestia, żeby pokazać przestrzeń, zdefiniować siebie, czym dla mnie jest miłość. No tutaj akurat według tresury Matrixa to jest uproszczenie.
Miłość jest zauważeniem siebie we wszystkim. To jest miłość do siebie, zauważeniem siebie w każdej sytuacji i zauważeniem swoich emocji, myśli, przekonań, z czego coś może wynikać. Byciem tu i teraz. Zauważeniem siebie w tym na przykład momencie. Teraz na przykład możecie zauważyć siebie, co na przykład czujecie, słuchając tego, o czym mówimy. A na pewno macie jakieś odczucia. I nawet zauważenie tych emocji, czy one są przyjemne, czy one są mniej przyjemne i zapytanie, jeżeli są mniej przyjemne, bo raczej z przyjemnymi się nie dyskutuje. Choć też można. Można. I też trzeba, no nie przesadzaj. No czasem, no. Czasem dla reguły. Jednak najczęściej to, że prężą negatywne emocje, to najczęściej z nimi się dyskutuje, ponieważ odpychamy od siebie zdarzenia, które generują negatywne emocje i z tego się rodzą później lęki. Z racji tego, że przestrzeń odbiera cały czas mimo wszystko nasze lęki jako nasze pragnienie, czy to jest nasze marzenie czegoś, czego chcemy, czy lęk, przestrzeń odbiera cały czas. Używa energii sprawczej do tego, żeby nam tego dostarczyć, skoro o tym myślimy, to tego chcemy. Ale to nie jest takie skomplikowane. To jest właśnie bardzo proste. Sam na to pracuje i sam na to działa. To nie ma w tym żadnej magii. Tylko podświadomie my pewne rzeczy wykonujemy. Tutaj jest taki rozdział. Albo przynajmniej, jeżeli nie robimy nic w tym kierunku, żeby tak się stało, to nie staramy się przed tym bronić, bo przyjmujemy stan rzeczy taki jest. Jaki jest? Jest do dupy? Okej, czyli jest do dupy, inaczej. Ale to jeszcze do tego wrócimy. Tak. Tutaj jest właśnie, żeby zobrazować to, jak to się tworzy, to tak, jeśli chodzi o podstawę. Przyszliśmy tutaj, każda istota, która żyje, żeby robić fajowe rzeczy. Zostało kiedyś takie hasło rzucone, ja się z tym zgadzam. Jeżeli ktoś się pyta, po co się tutaj narodziliśmy na tej planecie, po co jesteśmy w tym życiu? Po to, żeby robić fajowe rzeczy. Żeby być. Myślę, że ciężko się z tym nie zgodzić. Każdy chce robić fajne rzeczy, które sprawią przyjemność, które przyniosą doświadczenia takie, jakich chcemy doświadczyć. Jeśli chodzi o samą mechanikę, skąd się biorą intencje, to tutaj jest kwestia tego, że myślę, że najbardziej obrazowo to pokazuje to, że schodzi dusza do ciała. Tutaj też jest wybieg, jeżeli ktoś wierzy w takie rzeczy, to zaakceptuje, jeżeli ktoś nie, to odrzuci, że dusza przed przyjściem tutaj wybiera sobie bramę, przez którą chce przejść, czyli mamę, tatę i oni, łącząc swoje energie, tworzą bramę, przez którą dusza przechodzi na świat, tworząc dziecko i później prowadzą to dziecko dalej albo do pewnego momentu, albo dużo, dużo dłużej. W każdym razie chodzi o to, że dusza sobie wybiera warunki, których chce doświadczyć. Jest taki program Human Design, to jest taki sposób łączący różne astrologiczne rzeczy i na przykład przeróżne systemy. Jest to związane z układem planet w Układzie Słonecznym, Księżyca, z datą urodzenia, godziną urodzenia i miejscem urodzenia. To jest kwestia, twórca tego został w jakiś tam sposób oświecony, zebrał to testowo przez 20 lat. Tworzy się wykres i właśnie Human Design mówi, że dusza przychodzi do ciała 80 dni przed narodzeniem. Część osób w to wierzy, część nie. W każdym razie założenie jest takie, że dusza sobie tworzy pojazd, w którym będzie szła przez życie, czyli ciało. Każdy pojazd ma swoje predyspozycje i dusza, będąc w tym pojeździe jako kierowca, wyznacza kierunek, gdzie chce jechać, a pojazd ma służyć do tego, żeby doświadczać, ponieważ jest zbiorem zmysłów, i ma też chronić tą duszę. Świadome. Pytanie, czego słuchać. No, ludzie wyszkoleni, żeby słuchać tego świadomego, bo się wydaje, że to jest bardziej logiczne. Tak. To jest odwieczny problem po prostu. Znaczy tu jest tak, takie założenie, że serce to jest miejsce, gdzie mieszka dusza. Myślę, że to jest taki symbol. No, ale serce to jest podświadome. Serce to jest... A nie jeden naukowiec przez lata walczył z tym, żeby słuchać tego świadomego. To już też w ogóle historia, dokładnie. Ale serce to jest podświadome. I dusza, ostatnio się spotkałem, że dusza mieszka gdzie indziej,
Ale jednak najczęściej się jednak kojarzy duszę z miłością. Dusza przychodzi tutaj, żeby zauważyć siebie tak naprawdę, ponieważ zanim zejdzie tutaj na planetę do tej gęstości, jest czystą miłością, porusza się w czystej miłości, może wszystko. Tutaj są tak zwane wyższe wymiary, gdzie wszystko jest tak naprawdę możliwe. I tak, przynajmniej ja to tak rozumiem, że po prostu to jest troszeczkę nudne. Tutaj przychodzi się po to właśnie, żeby tego żeby odnaleźć siebie, ponieważ tam nie można zauważyć siebie. Będąc wszystkim we wszystkim, nie można zauważyć siebie. Tutaj jest się tą cząstką tej miłości, która zostaje skontrastowana z rzeczywistością i wtedy może zauważyć siebie, ponieważ dużo, dużo jest sytuacji w naszej rzeczywistości, w której można powiedzieć, że nie ma miłości. I tu się nie tresować, tu się słuchać. I tu się słuchać. Bo wtedy zauważamy siebie. Także tutaj koncepcja jest taka, że po prostu przychodzimy tutaj doświadczyć siebie, zauważyć siebie, doświadczyć miłości, którą tak naprawdę sami jesteśmy. Ponieważ żeby zauważyć pewne rzeczy, potrzebny jest kontrast. Tak jak nieraz w badaniach, na przykład kiedy jest nowotwór, jest wpuszczany kontrast, dopiero kiedy on jest w organizmie, można pewne rzeczy zauważyć. Tak samo białego koloru na białym nie zauważy, dopiero jak się pojawią jakieś białe plamy, zaczyna się coś ujawniać, że tam coś faktycznie jest. Akurat mi się przypomniał starego Pratchetta z książki Piekło Pocztowe, właśnie jak Lord Veterinary podjechał swoim powozem czarnym, bez żadnego herbu, ponieważ zastosował prosty trik, że jego herbem jest czarna tarcza na czarnym powozie. I tutaj właśnie jest to, że dopiero kiedy jest pewien kontrast, światło, cień, jakieś zestawienie kolorów, można zauważyć siebie. I tutaj tak samo jest z miłością. Przychodzimy na ten świat, żeby doświadczyć miłości, którą sami jesteśmy, w kontraście też na przykład innych osób, pewnych zdarzeń. I jeśli chodzi o pojazd, on ma swój komputer pokładowy. To jest nasz tak zwany rozum. Nieraz jest taki archetypowy konflikt rozum kontra serce. I właśnie serce, gdzie jest przepełnione miłością, jest pełnią zaufania. Gdyby ktoś się kierował tylko sercem, prawdopodobnie momentalnie by się wpakował w kłopoty, które by wykończyły fizycznie, ponieważ poszedł po prostu z pełnym zaufaniem. Komputer pokładowy jest po to, żeby chronić. Tylko w momencie, kiedy jest to nieuświadomione, komputer pokładowy przejmuje kontrolę. Z racji, że on jest tutaj po to, żeby chronić, wszędzie widzi zagrożenia. I stąd się biorą lęki, ponieważ komputer pokładowy cały czas skanuje w poszukiwaniu zagrożeń. To umysł będzie podświadomym, a rozum ma być logiką, tak najprościej. Zdefiniuj umysł, rozum. Bo dla mnie to jest na przykład jedno i to samo. No właśnie nie, mi się wydaje. Nawet jestem tego pewna. No bo wiesz, rozum to jest rozumowanie logiczne, nie? Rozumiejąc coś. Czyli kalkulator, czyli komputer pokładowy. Tak, idąc za logiką, a umysł to jest podświadome. Albo ogólnie świadomość. Ogólnie czyli świadomość, podświadomość. Tak, tak, podświadomość. Okej, tak. Dobra, no to zdefiniujmy w ten sposób. Czyli rozum, no to też jest właśnie to, że to jest kalkulator, który tylko kalkuluje. Jest zagrożenie, nie ma zagrożenia. Tylko, że jeszcze jest to, że potrafi wykorzystać wyobraźnię do pisania scenariuszy. Żeby uniknąć zagrożenia, zaczyna pisać scenariusze, które też mogą się ziścić. Ponieważ to generuje dużą część myśli. Przepraszam, że każdy z was gdzieś tam spotkało, że się zaczynają lęki realizować, jak się za dużo o nich myśli. Bo im się bardziej intensywnie o czymś myśli, tym więcej się temu energii uwagi daje, a energia podąża za świadomością. Zresztą to można też wchodzić w fizykę kwantową, bo to też zostało udowodnione, że tak naprawdę materia zależy od obserwatora i im więcej się nad czymś myśli, tym bardziej się to ziszcza. No. Ja już też wielokrotnie doświadczyłem tego w życiu, że im bardziej się czegoś bałem, to później dostawałem. A teraz dzięki tresurze Matrixa. Kto
Ktoś się mnie kiedyś zapytał, czy ja rzucam zaklęcia. Ja mówię nie, ale zauważam, że jest tak, że jeżeli się nad czymś zastanawiam i w mojej głowie pojawia się takie pytanie albo myśl, nie zdziwiłabym się, gdyby było tak, jak myślę, że będzie, to tak się dzieje. Dokładnie. I właśnie na tym to... No tak się dzieje. Mechanika... Niech się stanie, niech będzie, niech się przewróci. Tak. Nie. Jak się przewróci, to podniosę. To podniosę. Ilekroć sobie pomyślę, cholera jasna, tak mi się tu te fakty składają, może to być tak... Kurde, tak. No nie wiem, czy to tak będzie, ale jakby tak się stało, to się wcale nie zdziwię. I to tak jest. Cholera. I to tak jest. I dlatego ktoś mi się kiedyś zapytał, czy ja rzucam zaklęcia. Ja mówię nie, ale jakby się nad tym zastanowić, to wygląda to właśnie w takiej formie. Nie, ty po prostu mówisz, co widzisz. Tak. Bo ty widzisz ciąg przyczynowo-skutkowy, wiesz, dokąd ten pociąg pojedzie. No. Sobie ty... tylko nie mogę jakoś tak wydedukować tego wszystkiego, ale to nie dane mi jest. Widocznie to... Jeszcze. Dojdziesz do tego. Żebym w ogóle kiedykolwiek doszła, to już było miło. Życzę ci tego. Ale to jest też temat a propos miłości. Życzę ci tego mentalnego orgazmu. Tak, o Jezus, mentalny, bo to raz. Nad fizycznym też czasem, wiesz, pasowało. Okej. Okay. No tak. No. Czujcie się zaproszeni, panowie. Co w połączeniu z mentalnym, może dopiero odnieść skutek. A to jest wtedy najsilniejszy orgazm. No. To jest ciało wystymulować, to jest pikuś. Połączyć to ze stymulacją umysłu, to jest sztuka. No to jest nirwana wtedy. To już jest nirwana. No, to jest fajne. Tak, i tutaj właśnie chodzi o to w tresurze Matrixa, żeby zauważyć siebie w tym wszystkim. To, że się jest twórcą swojej rzeczywistości, można by tak naprawdę tutaj, jeżeli ma się jakieś wątpliwości, warto pomyśleć, że tak naprawdę tylko na przykład ja jestem, tylko ja mogę być pewny tego, że istnieje. Wszystko, co mnie tu otacza, nawet wy na tej sali możecie być tylko na przykład projekcją holograficzną czy filmem wyświetlanym w moim umyśle, który sobie tak naprawdę sam stworzyłem, pisząc scenariusz na to. I tylko tak naprawdę ja jestem pewny tego, że istnieje. To też Tresura Matrixa zajmuje się też takimi sesjami terapeutycznymi, gdzie jest z mojego punktu widzenia głównie leczenie duszy, co się później przekłada na psychikę. Z racji, że to później... promieniuje z głębszych warstw, tak jak psychosomatyka wychodzi, że pewne choroby wychodzą z głębi, manifestują się w ciele, tak i to, że jeżeli dusza zostanie uleczona, której energia promieniuje cały czas, choćby nawet, ja przynajmniej traktuję promieniowanie serca elektromagnetyczne, które cały czas z serca bije, jako swego rodzaju Wi-Fi, które się komunikuje i cały czas też wysyła sygnały do przestrzeni, tak, uleczając duszę, w pewnym momencie cała reszta się zaczyna uleczać, czyli idąc od najgłębszego źródła... Bo dlaczego ludzie słabi psychicznie mają automatycznie osłabiony cały system immunologiczny? Dokładnie. To za tym idzie. Tak, jedno ciągnie drugie. I to jest akurat to... Ja swego czasu, kiedy jeszcze nie byłem na etapie właśnie zajmowania się duchowością, zajmowałem się tylko materią, tylko tym, co fizyczne z umysłu... To się tak da? Tak naprawdę da się. Tak? Tak. Aha. Mi się przez jakiś czas udało. Udawało, no. Tak. Później mnie przestrzeń sprowadziła na właściwy tor. Ale to było ciekawe doświadczenie. A to na pewno, jak każde. No. Także tutaj dużo czegoś mi ciągle brakowało. Cokolwiek bym nie próbował robić, nie próbowałbym rozwiązać jakiegoś... Tak, cały czas zostawał niedosyt. Czegoś brakowało, jakiegoś wspólnego mianownika, gdzieś tam tego właśnie mianownika pod spodem brakowało. No niby fajnie, niby okej, ale o co mi tak naprawdę do cholery chodzi? Przecież dokładnie. Wszystko się układa, ale kurde to jeszcze... Albo w sumie wszystko się nie układa... A może właściwie powinniśmy dać temu spokój, bo może szukamy dziury w całym drugiego dna i po co? No ale to wtedy... Ale no właśnie, no, ale wiem, jest peryskop. O co chodzi. Ale już też tak sami myślałam, że o co mi też. Tak naprawdę chodzi. Tylko, że to... Tutaj akurat macie dwie osoby, które mają niesamowicie dużo wątpliwości. My jesteśmy typami, którzy? Ale wiesz, nieważne. Że wątpliwości to jest tak naprawdę ogromna pokora. Wątpliwości. Tak? Dlatego przekornie się nazwałem na Facebooku niepokorne medium. Bo mieć wątpliwości to jest być bardzo pokornym człowiekiem, bo jak masz wątpliwości, to ty się cały czas starasz coś rozumieć, do czegoś dojść. A akurat całe moje życie próbuję dojść do pewnego zrozumienia. Czyli i co nie twierdzi, że już pozjadałeś wszystkie rozumy i wszystko wiesz, tylko ty cały czas chcesz coś wiedzieć, czego się uczysz. O pozjadaniu rozmów to...
A dobra, przemilczmy ten temat. Przemilczmy kanibalizm. Wracając do pojazdu. Właśnie to jest to, że przeważnie w życiu każdego człowieka, tak jak się obserwuje, to przynajmniej jak ja obserwuję, jest tak, że w pewnym momencie w dzieciństwie się pojawiają pewne sytuacje, w których przeżywamy niesamowity lęk i który przejmuje kontrolę nad nami. To są sytuacje czasem prozaiczne, ale tak silnie przeżyte emocjonalnie w dzieciństwie, że umysł jako strażnik, jako obrońca, widząc co się dzieje, w tym momencie, ponieważ emocje głównie płyną z serca jako energia, widząc co się dzieje, czując siłę tego, odcina to, ponieważ czuje to jako zagrożenie. Ale to jest prawda. I to nie są książkowe, pedagogiczne pierdoloty. To jest prawda. Tak. To jest prawda. I tutaj akurat jeśli chodzi... Bo do psychologii książkowej ja się odnoszę bardzo sceptycznie. Ja też się odnoszę sceptycznie, ponieważ ja w sumie wyszedłem od psychologii takiej książkowej. Ja dostałam hasło od psychologa, że mam pokochać siebie i na haśle się skończyło, a nie dostałam instrukcji, jak to zrobić. Tak, nie dostałam. I do dziś nie wiedziałam, jak w ogóle począć, od czego zacząć. I do tego mnie sobie stworzyłaś w swoim życiu. Ale ja dalej nie wiem, to jeszcze wiesz. Dlatego ci nie powiem za chwilę. Tak? Dzisiaj? Tak, teraz? Dzisiaj, tak. Wow. Nie teraz, za chwilę. Dobra. To już? Okej. Okay. Już. Nie, już? Nie. I tutaj się właśnie zaczyna cała przygoda. W momencie, kiedy następuje to odcięcie serca. Ono gdzieś tam cały czas funkcjonuje. Często to jest tłumaczone w psychologii jako wewnętrzne dziecko. Ono gdzieś tam cały czas funkcjonuje, to jest nasze serce, ponieważ ono jest jak dziecko, pełne zaufania, chce doświadczać, chce próbować nowych rzeczy, chce się bawić, chce robić fajowe rzeczy, a umysł, odbierając serce jako intruza, jako zagrożenie, które może doprowadzić do końca istnienia pojazdu, odcina go jako totalne zagrożenie. Czasem jest to mocniejsze, czasem mniej. No bo masz coś za uszami cały czas, coś odręczy. Myłem się. No. I właśnie te terapie, sesje indywidualne Tresury Matrixa polegają na dotarciu do tej sytuacji, przeżyciu tego jeszcze raz. Tutaj czasem niektóre dzieci mają to szczęście, że ktoś z nimi porozmawia o takim wydarzeniu. Wytłumaczy im pewne rzeczy i te argumenty trafią do rozumu, do kalkulatora, że stało się dlatego i dlatego, tak, no. I takie będą konsekwencje. Na przykład jak się oparzymy, ktoś nam na przykład, gdybyś nam nikt nie wytłumaczył, że to parzy, to jest gorące i takie są takie skutki, to jak dziecko samo zacznie sobie to tłumaczyć... Ja tak wtłaczałam w córkę. Wtłaczałam ją autentycznie. Po prostu jak szczykawą. Wytłumaczenia? Tak, bo mówię, bo to może być taka sytuacja, może być tak albo tak, a jeszcze może być wersja pośrodku. Ale to też może do paranoi prowadzić, nie takiego wiem. Odcięcia się. No ale... No w tym momencie człowiek się zaczyna bać życia. Ale ja jej nie mówiłam, jak to się skończy, ale są trzy opcje, mogą być różne. Chciałam ją uchronić od tego, żeby, bo słuchaj, nastawi się na dobrze, a może nie wyjść dobrze, a też nie, żebyś nie nastawiała na źle. No, to jest tutaj... Żeby to wzięła tak, jak jest. Wiesz, to jest jedna z metod wychowania. Akurat ja się wychowałem w taki sposób, że mi nikt nie tłumaczył. O, mi też nie. No to ja właśnie wiem. Dlatego... No, także no to macie dwie osoby, które... Szukały odpowiedzi same, ponieważ albo bardzo mało odpowiedzi się uzyskiwało, albo w ogóle. Więc szukając odpowiedzi na zadane pytania, samemu się udzielało odpowiedzi bez weryfikacji. Wynikające na tamten moment z obserwacji świata. Tak. Takiego, jakim jest. I najczęściej się wtedy właśnie zauważało siebie, że na przykład nie, że ktoś jest na przykład... sprawcą sytuacji, tylko ze mną było coś nie tak, że tak się stało. Tak było w moim życiu często. Że ja się obwiniałem o wszystko, co się stało, że coś ze mną jest nie tak, ja jestem wadliwy. I później tak naprawdę wszystko mi to potwierdzało. Ponieważ nabrałem przekonania, że tak właśnie jest, to stworzyły się bardzo silne przekonania w dzieciństwie, które później się jak bumerang, jak film odtwarzany w kółko i w kółko, przejawiały w moim życiu, które to tylko potwierdzały. Oprócz tabelki, na którą składają się trzy słowa, miłość, odwaga, wiara, jeszcze są trzy zdania, od których zacznę. Właśnie jak już jesteśmy przy takich właśnie poglądach, z czego to się na przykład wzięło i to mi dużo pomogło rozwiązać takich
obwinień siebie jeszcze z czasów dzieciństwa. Pierwsze zdanie to jest: jest jak myślisz, że jest. I przestrzeń dostarczy ci wszelkich rzeczy, wszelkich sytuacji, które ci to potwierdzą. Ponieważ jeżeli w coś się wierzy, jest się o czymś bardzo przekonanym, to tak właśnie będzie. Sytuacje się po prostu zdarzają, jednak będą miały pewne takie niuanse, które potwierdzą nasze przekonania. Czasem właśnie można też zauważyć właśnie część zauważenia siebie, czyli pierwszego słowa w tabelce miłość, właśnie polega na tym, jak jest według mojego przekonania, skąd mi się to wzięło. I tutaj jest właśnie cofnięcie się do momentu, kiedy to przekonanie się wzięło i często to jest przeżycie sytuacji jeszcze raz z tymi samymi emocjami, one często wracają jeszcze podfermentowane przez lata zbuzowane. Spychania, tak. To jest taki mocny szampan z bąbelkami, który tam mocno buzował i tutaj nie ma delikatnego otwarcia korka, tylko często to po prostu wytryśnie, jest wielka fontanna i trzeba się w niej skąpać. Trzeba tego doświadczyć. Jeszcze zanim trafiłem na tresurę, ja to sobie tłumaczyłem w ten sposób, że tak, zdarzenia, które było, nie zmienię. Emocji, które przeżywałem, nie zmienię. Ponieważ na moje wspomnienie zdarzenia składa się emocja plus interpretacja tego, co się stało. I tak naprawdę jedyne, co mogę zrobić, to właśnie zmienić interpretację tego, co się działo. I tutaj właśnie jest. Jest jak myślisz, że jest. No tutaj akurat jeśli chodzi o dyskusję, to ucina wszystko. Jest jak myślisz, że jest i spróbuj się z tym nie zgodzić. Każde z was, jeżeli ma jakieś przekonania, może znaleźć tutaj właśnie potwierdzenie. No bo sobie wmawiasz swój schemat, którego się trzymasz tak. Do tej pory. Ale tak. Właśnie drugie zdanie jest, w każdej chwili możesz to zmienić. Jeżeli przestaje ci dany schemat odpowiadać, w każdym momencie możesz to zmienić. I tutaj właśnie jest zmiana pewnej interpretacji przekonań, zdarzeń. Od tego momentu zaczyna się zmieniać przestrzeń. Też pewne rzeczy, które zostały wcześniej zamówione, jest pewna bezwładność, też jeszcze parę razy pewne rzeczy się pojawią, ale one zaczną się wygaszać. I ja to też zauważyłem w swoim życiu, jak pewne rzeczy powtarzały się, ale coraz słabiej, aż w pewnym momencie nastąpił pewien przewrót i te rzeczy zaczęły się pojawiać w inny sposób. Jeżeli coś odbierałem negatywnie i przepracowałem to, w pewnym momencie zaczęły się pojawiać rzeczy, które ja zacząłem odbierać jako przyjemne, jako pozytywne. I wymagało to tylko zmiany pewnej interpretacji. Myślenia. Tak, ale to jest przekonań wiary. Ponieważ tutaj najsilniejszym skupieniem energii jest wiara, więc przestrzeń podąża za uwagą, a uwaga tym bardziej jest skupiona, im silniejsza jest wiara. Też jeżeli w coś wierzymy, piszemy o tym, mówimy o tym, a zwłaszcza słowo mówione ma swoje moce, swoją moc manifestacji, ponieważ to już jest takie zaistnienie. Myśli to jest jeszcze jedno, ale w momencie, kiedy my te myśli ubierzemy w słowa i wypowiemy, nadamy im energię, którą inni usłyszą, mają wydźwięk, nawet te ściany odbierają tą energię, dlatego nieraz jest tak, że są osoby, które energetycznie oczyszczają po myślenia, bo to tak to nie jest. To nie jest tak proste. To po pierwsze trzeba chcieć. To trzeba rozdrapać w ogóle, znaleźć przyczynę, skutek, o co chodzi tak, w ogóle. Właśnie walenie tych tynków. Tak. Ponieważ dużo często właśnie uciekając od pewnych przeżyć, zaczynamy to szpachlować, tynkować. Tego pod spodem nie ma. Może być kilka trupów w szafie, a później tą szafę zamurujemy, pięknym tynkiem pokryjemy. Ale no bo mówisz sobie, no bez przesady, bo to jest niemożliwe, żeby to miało aż taki wpływ, no bez jaj, nie? Aż te trupy zaczną śmierdzieć zacznie spod tego tynku smród trupa się unosić. I żeby się tego pozbyć, tak naprawdę trzeba skuć ten tynk, uwalić ten tynk. Właśnie stąd ta nazwa dzisiejszego spotkania, walę tynki. W odniesieniu do tego, żeby odnaleźć swoje źródła, które jeżeli je gdzieś tam kiedyś pogrzebaliśmy, trzeba się do nich dokopać i stawić im czoło. To też jest określane mianem cienia, takiej ciemnej strony.
Ja ostatnio dużo właśnie z tym pracowałem, dlatego wcześniejsze spotkanie było chyba jeszcze w grudniu. Prawie półtorej albo dwa miesiące nie robiłem żadnych spotkań, ponieważ w pewnym momencie, kiedy się otworzyłem na pewne sprawy, zażyczyłem sobie pewnych spraw, one do mnie przyszły. Tylko że to były jedne z najcięższych rzeczy, które miałem do przepracowania w życiu. I dowiedziałem się, że tak powiem, swojej historii od samusieńkiego początku, gdzie znalazłem odpowiedzi na pytania, które dawno temu zadawałem, a za cholerę nie mogłem znaleźć odpowiedzi, skąd to się bierze, że im bardziej dochodziłem do dzieciństwa, które mogłem pamiętać, coś jeszcze wcześniej było i coś mi nie pasowało. I tutaj nawet się skupiło to na rzeczach, które były jeszcze z czasów życia, można powiedzieć, płodowego, które gdzieś tam zostały we mnie zaprogramowane. I tutaj właśnie zrobiłem sesję z Olegiem, który mi pomógł te rzeczy uleczyć. Jeszcze właśnie z czasów, których przynajmniej tak z mojego punktu widzenia nie mogę pamiętać, ale które we mnie gdzieś emocjonalnie są zaprogramowane i które wpływały przez całe moje życie. Może dzisiaj nie będę o tym mówił, ale takie rzeczy potrafią się ciągnąć właśnie jeszcze do czasów życia płodowego, gdzie pewne sytuacje mogły zaistnieć. Zresztą już kiedyś czytałem wielokrotnie o tym właśnie, że to, jak rodzice, zwłaszcza matka, odbiera rzeczywistość, to później odbiera dziecko. Jeżeli matka żyje w poczuciu zagrożenia, dziecko ma od razu zakodowane, że świat jest groźny. Więc będzie cały czas żyło w przekonaniu, że z każdej strony czai się zagrożenie, też może się inaczej fizycznie rozwijać. To znaczy, że będzie po prostu mniejsze, bardziej przystosowane do walki, na przykład bardziej silne i może na przykład być też kwestia mniejszej inteligencji, gdzie będzie bardziej instynktownie, a mniej na przykład filozoficznie podchodziło do życia. Ponieważ będzie po prostu wojownikiem. Zwierzęco po prostu. Tak. Będzie po prostu nastawione na zagrożenia, które gdzieś tam zostały zinterpretowane. A na przykład osoby, które się rozwijały w spokoju, to zupełnie inaczej funkcjonują. Właśnie mogą być bardziej nastawione na takie bardziej abstrakcyjne, wyższe myślenie. Po prostu życie takie spokojne. Filozofa. Ale wiesz, ja przez ten instynkt samozachowawczy przetrwałam. No ja też. Wygrzebałam się, a potem sami doszliśmy do tego momentu, tu, gdzie jesteśmy. Tak, dokładnie. No. Tak to było. I trzecim zdaniem jest, że tak naprawdę liczy się tylko miłość. Bo tutaj chyba każdy z nas się zgodzi, że każdy człowiek w życiu poszukuje miłości. Wszystko się kręci wokół. A wszystko wokół się kręci wokół miłości i tak naprawdę miłość jest szczęściem. I warto miłość sobie jako relacja po prostu między ludźmi, przyjaciółmi. Ale też między sobą. Między sobą. Mieć kontakt ze sobą, tak. Ponieważ ja to zauważyłem po sobie. Im bardziej ja się odcinałem od siebie, tym bardziej miałem problem z relacjami z ludźmi. Ludzie mi byli po prostu lustrem tego, co się działo wewnątrz mnie. I też tak jak było spotkanie w Poznaniu, na którym też byłem osobiście, właśnie tam Oleg opowiadał o tym, jak zwierzęta reagują, że one są naszym zwierciadłem tego, jak traktujemy sami siebie. I ja zacząłem obserwować, bo od kilku miesięcy mam w domu dwa koty i idąc tym tropem, one mi dały do zrozumienia, jak ja sam traktuję siebie. Odkąd zacząłem siebie zauważać, lepiej traktować, zwłaszcza taka jedna kotka mi to pokazała. Zresztą zapraszam na fanpage Koci Babiniec. Tam jest Felicita, czarna kotka i mysza, taka biało-bura. I właśnie Felicita też mi pokazała, choć jak przepracowałem pewne rzeczy się uspokoiła, ale mysza długo traktowała mnie jak wroga, uciekała ode mnie i tak mnie właśnie traktowało moje wewnętrzne dziecko. Ja go dzisiaj nazwałem Miszka, mam być mały Michałek albo młody, stwierdziłem, że to tak dziwnie, a jednak inaczej się prowadzi dialog z wewnętrznym sobą, przynajmniej mi, jeżeli właśnie nazwałem moje wewnętrzne dziecko Miszka. Bo akurat jakoś tak mi to pozytywnie utkwiło, gdzieś tam ktoś mnie tak nazywał i lubiłem tą osobę, pozytywnie mi się to kojarzy. Miszka to zaakceptował. I odkąd zacząłem go zauważać, czego on tak naprawdę chce, co on by chciał robić w życiu, co on w ogóle ma mi za złe, a od
paru tygodni przerabiam temat autoagresji, gdzie Miszka potrafi być naprawdę bardzo drapieżnym dzieckiem i żeby go zauważyć, potrafił naprawdę rzeczy, naprawdę kłody pod nogi rzucać. Także tutaj stwierdziłem, że właśnie stąd wynika tak jakby autoagresja w moim życiu, gdzie też mam, przyznaję, łuszczycę, która jest chorobą autoimmunologiczną, to jest tak naprawdę zwalczanie siebie. To jest autoagresja. I to prawdopodobnie wynika z tego. Zobaczę, jak się będzie dalej działo. Odkąd zacząłem zauważać Miszkę, zacząłem z nim rozmawiać, niektóre wyrzuty łuszczycy się zaczęły zmieniać. Niektóre większe wychodzą, niektóre zaczęły się jakby uspokajać, więc coś się zmieniło. Przestały się rozwijać, jakby są gładsze, mniej się łuszczą. Zobaczymy. Także zauważyłem, że w momencie, kiedy najwięcej jakiegoś mojego takiego wewnętrznego gniewu się pojawiało i rzucanie sobie kłód pod nogi, to tak naprawdę było niezauważanie siebie. Tylko że to już dochodziło właśnie do takiego materializowania, gdzie już pojawiały się, na przykład jak ja prowadziłem, to było z zeszłego tygodnia, z wtorku, wtorek albo czwartek, prowadziłem zajęcia, jestem instruktorem tańca fitness i prowadziłem zajęcia na scenie i w pewnym momencie troszeczkę zaniedbałem Miszkę w zeszłym tygodniu, mieliśmy pogadać, to zaraz powiem, jak się to odbywa. Podsunął mi taką scenę, ta scena ma tak ponad pół metra wysokości. A żebyś tak spadł z tej sceny, co by się działo? No wiesz co? Tak, takie coś mi podsunął. Też nieraz było, jak jechałem samochodem, żeby na przykład podsuwał, że jakiś wypadek się zdarzy, że mnie ludzie zauważą, ale tak naprawdę chodziło o to, że w momencie, kiedy by mi się coś stało, byłbym kontuzjowany, leżał, połamany, cokolwiek, ja tak naprawdę bym wreszcie zaczął zauważać siebie. Kurde, bo byłbym unieruchomiony. Wiesz, miałam pewną myśl, ale się do niej nie przyznam. Dajesz. Przyznaj się. Nie, jak to jest, wiesz, to jest chore normalnie, ale miałam raz coś takiego, zdrowe? Że jakby mi się coś stało, jest mój pogrzeb, nie żyję. I już abstrahując, ile ludzi by przyszło, ale jakie byłyby emocje, jaka ona była, jakie odniosła wrażenie, jaką była osoba. Tak, i wtedy... Ja bym chciała to słyszeć, co oni wszyscy mówią. Ale to jest takie zauważenie siebie w wyobraźni post factum. Ja też miałem taki etap. Ja wiele lat temu miałem taki etap, gdzie sobie wyobrażałem swój pogrzeb, jak ludzie zareagują. Ale to też jest element zauważenia siebie. Ponieważ to też jest wyrażenie, jak ja chcę zakończyć na przykład życie, co ja chcę zostawić po sobie. No ale widzisz, jakie wrażenie. Wracamy do samoakceptacji, że my chcemy... Tak. Po co? Zamiast to, co my czujemy w sobie, żeby było dla nas najważniejsze, to jeszcze jestem na tym etapie, że ja bym chciała wiedzieć, co o mnie myślą inni. Tak. Ale teraz bardziej w tym momencie już to nie jest na etapie takim narcystycznym, bo to nigdy też nie było, ale z ciekawości, bo to jak oni mnie postrzegają, to mi pomaga to, wiesz, to poznać siebie. Tak, ponieważ ich sobie tworzysz. Tak. No i to jest, i to jest odpowiedź. Bo to jest tak, jeżeli się nie słucha siebie, to w pewnym momencie przestrzeń to przekaże. Pierwszy głos pojawia się stąd i jeżeli się go nie zacznie słuchać, to on zacznie gdzieś tam z tyłu głowy ultradźwiękami, gdzie jest zagłuszony, zakneblowany. On i tak wyśle tą intencję do przestrzeni. Przestrzeń dostarczy sytuacji, w której i tak trzeba będzie to usłyszeć. Nie wiadomo, jakby się od tego, jak bardzo chciało uciec, to i tak do nas wróci. Tylko że w momencie, kiedy to już wróci w przestrzeni, w materii, to potrafi zaboleć. I potrafi mieć mocne konsekwencje. Jeżeli się to rozwiąże na pierwszym etapie rozmawiania ze sobą, zauważenia siebie, jest dużo prościej, dużo szybciej. Ja jakiś czas temu doszedłem do takiego przekonania, że tak łatwo jak teraz już później nie będzie. Tak patrząc wstecz, jak się wiele rzeczy dzieje i w moim świecie to działa, że jeżeli czegoś nie zrobi się od razu, to później robiąc to na przykład za tydzień, za dwa tygodnie, już się pojawią pewne przeciwności, a odkładając to na później, to już wręcz stanie się niemożliwością. No. I moim takim mottem, żeby pewne rzeczy robić od razu, od pewnego momentu, bo ja długo odkładałem, a później dostawałem tak po tyłku, że trzeba było zauważyć siebie, właśnie było to, że nie robiłem czegoś od razu. A na przykład przestrzeń nas też w jakiś tam sposób dostarcza innym osobom, ponieważ to, co się dzieje na świecie, to jest wypadkowa tak naprawdę ponad 7 miliardów świadomości,
które sobie tworzą swój świat i to, co się dzieje, to jest tak naprawdę wypadkowa pragnień i lęków ponad 7 miliardów ludzi, to, co się dzieje na planecie. I tutaj też jest to, że no, zauważamy siebie, tak, ale też trzeba pewne rzeczy zaakceptować, że też jesteśmy dostarczani innym osobom. I pewne rzeczy też mamy im doświadczyć. Ja czasem mam tak, że po prostu działam jak w jakimś transie, żeby komuś coś powiedzieć, głównie powiedzieć. Że pewno po prostu mam taką, taką straszną potrzebę powiedzenia czegoś akurat w tym momencie i że ja już później się nauczyłem ufać temu. Ponieważ zauważyłem, że właśnie ta osoba miała to dostać i ona później do mnie przychodziła. Dziękuję ci, że mi to powiedziałeś, bo mi to pomogło coś odblokować. No, a ty nie powiedziałeś wtedy, żeby jej pomóc. Nie, ty chciałeś się wrócić, ale przez przypadek pomogło. Znaczy nie, ja nawet nie wiem skąd się to bierze, że ja to mówię. Ja po prostu nagle mam, powiedzieć w taki i taki sposób, takimi słowami. Tak. I im bardziej to blokuję, tym bardziej mam coś w rodzaju odruchu wymiotnego, więc już się nauczyłem to po prostu mówić. Później się okazuje, że faktycznie to było dobre dla osoby, która to miała usłyszeć. Ona miała to właśnie w tym momencie usłyszeć, w taki sposób powiedziane i często ode mnie. Także ja też akceptuję to, że ja też jestem kimś, kto pojawia się w życiu innych osób i czasem to jest tylko po to, żeby powiedzieć jedno, dwa zdania. I czasem przypuszczam, że wszyscy mają takie coś, że kogoś spotkają, ktoś albo do nich, albo przy nich powie jedno, dwa zdania i... O kurde. Tego mi brakowało do układanki. I nagle coś się zaczyna tańczyć, coś się odblokowuje, pewna energia zaczyna płynąć, a z tą energią płyną emocje i zaczynają się odpowiedzi pojawiać. Ja też się nauczyłem, że w momencie, kiedy zwłaszcza głośno właśnie mówię pytanie, manifestuję je w przestrzeni głośno, dostaję odpowiedź. Nieraz to potrafi być kilka godzin. W momencie, kiedy ja zadam pytanie, powiesz głośno, to masz odzew, nie? No, jak ale te pytania, które pomyślę, też dostają odpowiedzi, ale dłużej to trwa. Także tutaj to jest też właśnie moc słowa mówionego. Pięć dni temu było spotkanie w Częstochowie właśnie na ten temat. Jeszcze nie ma filmu na YouTubie, aż jestem ciekawy, jak ja to odbiorę w kontekście tego, jak ja to rozumiem, jak ja to przeżywam z własnego doświadczenia. I skoro liczy się tylko miłość, najważniejsza jest tylko miłość, to dochodzimy do tabelki. Właśnie pierwszym słowem jest miłość, drugim jest odwaga, a trzecim jest wiara. Zaczniemy od miłości. Właśnie miłość to jest zauważenie siebie, miłość do siebie samego, zauważenie własnej miłości, własnego serca, tego co ono czuje, zauważenie też swoich lęków, przekonań i skupienie się tylko na sobie, ponieważ ja jestem pewny tylko tak naprawdę tego, że ja istnieję, tego, że ja funkcjonuję w swoim życiu i to będą chyba pierwsze walentynki jako święto zakochanych, które chcę przeżyć tak naprawdę z intencją dla siebie. Jeżeli patrzyłem pod kątem tego też, jeżeli będę miał obok ukochaną osobę, a będę miał, to tak naprawdę to jest wyraz tego, ta osoba mi pokazuje, jak ja bardzo siebie kocham. Jeżeli mamy drugą osobę koło siebie, to tak naprawdę ta osoba jest odpowiedzią przestrzeni na to, jak my siebie kochamy. Ostatnio miałem rozmowę... Dajesz więcej, potem odbierasz tyle, ile dałeś. Ale tak naprawdę jest kwestia też, ile dajemy sobie. Bo to jest tak, że jest takie powiedzenie, że po wielokroć otrzymujesz z powrotem to, ile dajesz. Tak. Tylko teraz tak mi przyszło do głowy i widząc to, co stosuję też na przykład na podstawie tego, co tam w różnych filmach Tresury Matrixa wcześniej było i zacząłem to testować, czy to działa, ponieważ spotkania Tresury Matrixa też polegają na tym, żeby mówić o tym, co się samemu sprawdziło, co działa. W moim życiu to działa i tutaj jest takie, powinno być dopowiedzenie, że zaczyna wracać to, ile się daje, ale samemu sobie. Bo wtedy się pokazuje to, jak się siebie kocha i co tak naprawdę jest dla nas miłością.
Dlatego tutaj swego czasu nawet się pojawił temat podatku dla samego siebie, żeby pewną część pieniędzy, tam chyba 10% Olek proponował, żeby przeznaczać na przyjemności dla samego siebie, odkładać 10% każdych zarobionych pieniędzy do skarbonki i później tą skarbonkę przeznaczyć na to, co sprawi cholerną przyjemność. Tak, żeby dopieścić swoje wewnętrzne dziecko, które chce się bawić. Nieraz są to nawet niedokończone zabawy z dzieciństwa, które gdzieś tam zostały przerwane i już nie było szans do tego wrócić. One potrafią wracać jak bumerang cały czas, ponieważ to dziecko cały czas chce się bawić. I tu jest też kwestia zauważenia siebie, okazania sobie miłości i pozwolenia sobie dokończyć tej zabawy, bez oceniania. Ja w ten sposób parę rzeczy tak ostatnio zrobiłem. Dało mi to niesamowitą satysfakcję. Tutaj też z takich rzeczy, które działają, to też od razu powiem, tam swego czasu była audycja odnośnie pieniędzy. Olek padł na pomysł, żeby perfumować pieniądze. Jak są paski z testerów, z drogerii, wkładać do portfela między banknoty, bo faktycznie zupełnie inaczej się wydaje pieniądze, które pachną. W zeszłym tygodniu poszedłem do sklepu, wyciągam banknoty, jak w ogóle już samo wyciągnięcie, rozchylenie portfela to jest niesamowite doznanie węchowe, zapachowe, ale wyciągnięcie pieniędzy, które pachną i danie sprzedawcy, to jest niesamowita przyjemność wydawania pieniędzy. Sprawdziłem to i naprawdę to niesamowicie, niesamowitego kopa to daje. Polecam sprawdzić. Ja myślałam, że to na tej zasadzie, że ci pachną i nie chcesz się ich pozbyć. Nie, właśnie numer polega na tym właśnie, żeby wydawać pieniądze, bo tak jak parę dni temu myślałem, że pieniądze szczęście nie dają, ale wydawanie pieniędzy szczęście daje. A, no właśnie. I właśnie kluczem jest wydawanie pieniędzy. Tak. Bo kiszenie pieniędzy co daje? Pieniądzokiszonkę, która w pewnym momencie zacznie śmierdzieć. A tak naprawdę w momencie, kiedy energia płynie, pieniądze są ekwiwalentem energii. Woda jest ekwiwalentem energii. W momencie, kiedy woda stoi, zaczyna śmierdzieć. W momencie, kiedy woda płynie, jest, powiedzmy, zdrowa. Są zupełnie inaczej, zupełnie inny ekosystem się tworzy wokół tego, co stoi. Zresztą wystarczy pójść nad jakąś sadzawkę. Woda robi się mętna. I nawet wystarczy zapytać siebie, czy na przykład chciałabym się napić wody ze strumienia, takiej czystej wody, która płynie, czy na przykład raczej miałabym zaufanie do wody z sadzawki, która tam już jest nie wiadomo odkąd. Z kijanką? Z kijanką. No. Tak jak jest robak w tekili. Tekili. Folklorystyczna tequila. Ale przy jakimś dołku to walniesz tego robala, rozumiesz? Ktoś ci powie tak, dasz radę? Tak. W pewnym momencie tak dałam, nie? Dasz radę? To kto? Tak. A potem... A po co? Tak, ale wiesz co, łykniesz tą kijankę i się zaczyna rechot. Och, w ogóle, obstrukcja, ho! No, także tutaj właśnie jest to, że ja sam przeszedłem przez taką sytuację chomikowania pieniędzy na czarną godzinę. Tak naprawdę to jest zamawianie sobie czarnej godziny. Im więcej pieniędzy się uzbiera na czarną godzinę, tym więcej, tak naprawdę, tym większą czarną godzinę sobie zamawiamy. A nie wiem, bo nie uzbierałam, to ci nie powiem. No, a miałeś dużo czarnych godzin? No, ale nie miałam na nie pieniędzy, no ale... Ale czarna godzina w życiu potrafi być droga. Także tutaj to mogę też od siebie powiedzieć. Ale to też wymagało zauważenia siebie. Że ja sobie tą czarną godzinę zamówiłem. I zauważenie dlaczego. Ja na przykład ostatnio stwierdziłem, że jestem w czarnej dupie. Ale później doszedłem do dlaczego. Ponieważ całe dzieciństwo, wyrzucając sobie pewne rzeczy, stwierdziłem, że jestem do dupy. Więc tak naprawdę... Notorycznie sobie zamawiałem sytuację w cudzysłowie czarnej dupy, żeby sobie tak. I dostawałem potwierdzenie, że tak, jestem do dupy. I w ten sposób to działa. Na zasadzie jednego przekonania potrafi się to rozrosnąć na tyle różnych, to pączkuje jak drożdże. Z jednego fragmentu drożdży nagle potrafi urosnąć takie ciasto. Tylko że ono rośnie w każdym kierunku i doświadczamy różnych sytuacji,
ale jest ten jeden wspólny mianownik, właśnie, który idąc wspólnym mianownikiem, dochodzimy do sedna, początku tego wszystkiego i możemy zweryfikować nawet, ja to weryfikuję, czy miałem rację, czy nie miałem racji. A wszystko ma wspólny mianownik. Mianownik. Więc tutaj dotarcie do tego wszystkiego, dotarcie tym wspólnym mianownikiem do początku tego wszystkiego wymagało niesamowitego skucia tynków. Każda analiza ma wspólny mianownik. Tak. Dochodzisz do czegoś. I fakt, czasem ma się narzędzie w ręce, którego nawet nie można, nie wiadomo jak używać. Nie wiem, czy kojarzycie, jest taki film na YouTubie, on pochodzi z jakiejś tam około rosyjskiej republiki, gdzie gość miał młot taki udarowy do skuwania tynku, ale on go nawet nie podłączył do prądu. Znajomi jego, jacyś tam koledzy czy pracodawcy przyszli, a gościu skuł całą ścianę z tynku, tłukąc po prostu tym młotem, zamiast go po prostu włączyć. Ale on, dla niego nie było to nic dziwnego. Ale on chciał. On to chciał, co najlepsze, tak widząc jego minę, może nie był jakiś lotny intelektualnie, ale mu to cholerną przyjemność sprawiał, właśnie tłuczenie tym młotem. Więc to też jest jedna z form skuwania tynku właśnie i tu jest... Zadanie zostało wykonane, tak. Środki nieważne. Dokładnie. Jeden włączy ten młot, drugi będzie tym młotem tłukł, będzie nim walił. A trzeci stwierdzi, a ja poczekam, aż ktoś przyjdzie i zrobi to za mnie. Chcę doświadczyć patrzenia, jak ktoś coś robi za mnie. Choć jednak pewnych rzeczy jednak nie da się zwalić na inne osoby. Okej, mam jeszcze trochę czasu, żeby nas tu nie zamknęli. A to by było dopiero doświadczenie. Znaczy niech te drzwi zostawią otwarte, żeby do baru było swobodny dostęp. Rano rachunek wystawią. I tutaj właśnie walenie tych tynków to jest docieranie do siebie i zrobienie sobie takiego święta miłości do siebie. Tak zauważam ciebie. Często właśnie na sesjach indywidualnych początki są takie, jak się już dotrze do tego, gdzie się serce zostawiło i znajdzie się to swoje wewnętrzne dziecko, zaczyna się: przepraszam, że cię zostawiłem w tym wydarzeniu traumatycznym. Przepraszam, że się przestraszyłem, uciekłem od ciebie, a ty tam nadal tkwiłaś. I cały czas te emocje się kotłowały, które później wymagały jednak uwolnienia. Kijanko, masz po herbacie? Wybit! Kermit. Nie, żaba Monika. Żaba Patrycja. I na czym to ja skończyłem? Co było przed kijanką? Co było pierwsze, żaba czy kijanka? Żeby nie zostawiać małego dziecka w sobie. Wczoraj znajomy, który też pokrewnymi rzeczami się zajmuje, też się interesuje tresurą Matrixa, on zauważył ze swoich doświadczeń, że swoich rodzicielskich, że rodzice mają kontakt z dziećmi do etapu, w którym siebie zostawili. Później zaczyna się jakaś taka rozbieżność. Przynajmniej w jego świecie to tak działa. I ja na tą chwilę nie mam dzieci, więc nie jestem w stanie tego zweryfikować. Nie sprawdziło. Nie. U mnie nie. Ale ty jeszcze nie dotarłaś do tego, gdzie dziecko zostawiłaś. Swoje tak. No to zgadza się. Ale to podejrzewam, że dużo wcześniej. Anka ma 19 lat, więc to... Ale to wiesz, to jest. To jeszcze dojdziemy do tego, ponieważ jesteśmy umówieni na sesję taką indywidualną i będziemy walić tynki. Przyniosę ten młot. Nie, ty przyniesiesz młot, a ja ci będę mówił, gdzie kuć. To wiesz, ale to egzorcyzmy może jeszcze jakieś. Też. Rózgę, witkę trzeba zrobić, świeczki zapalić. Tak. A to co ja tylko chcesz? Nie znam, bo to jest a to co tylko chrzcielne. Chcesz? Ja nie mam chrzcielnej. Nie? Nie, to nie do odzyskania jest już teraz. Co tylko chcesz, to ty sobie tworzysz swoją przestrzeń, wiesz. To możemy po prostu zrobić w takich warunkach. Chcesz rózgę, świeczki, cokolwiek? Stwórz sobie to. Cokolwiek ci pomoże, to jest ciekawe, twój świat. Ciekawe, co to z tego wyjdzie. Sama jestem ciekawa. No, pewnie przekażemy, na którymś spotkaniu Patrycja przekaże. Muszę się nad tym zastanowić, czy się na to zgadzam. A to twoja wola, wolna wola. Ale właśnie chodzi o to, żeby dotrzeć do tego wewnętrznego dziecka, które gdzieś tam zostało zamurowane w ścianie i cały czas tam siedzi, płacze i woła o to: odnajdź mnie. Jestem tam i chcę zostać zauważone. Moje wewnętrzne dziecko właśnie się manifestowało głównie właśnie autoagresją, ponieważ
tak bardzo je odpychałem od siebie, że tylko sytuacje jakiegoś realnego zagrożenia powodowały taki strzał, ale o co chodzi? Dlaczego ja sobie to tworzę? Zwłaszcza ostatnio, ponieważ tak jak rozmawialiśmy parę dni temu, właśnie on stwierdził, że czy może też ciężko, on, ja, ale w każdym razie dostałem komunikat, żebyś mnie zauważył, bo już to był ostateczny sposób, żebyś mnie wreszcie zauważył, żebyśmy mogli zacząć rozmawiać. Rozmowy się odbywają na zasadzie pisania w zeszycie. To też z pewnej strony przyszła do mnie inspiracja, ponieważ jedna osoba, która ma audycję na YouTubie, właśnie mówiła, że ona, jak rozmawia z ludźmi, nie lubi nagrywać tego. Zresztą ludzie też się peszą, gdy coś jest nagrywane. Woli po prostu wyjąć swój notes, długopis i po prostu zapisywać to, o czym jest mówione, na zasadzie takiej relacji, opowieści. I dzięki temu zdobywa wiele różnych cennych dla siebie informacji. Akurat nie o sobie, ale o tym, co go bardzo interesuje. I ludzie się wtedy otwierają. Nie jak jest kamera, mikrofon, dyktafon, cokolwiek. Nie, jak jest po prostu kartka, długopis, notes i zapisywanie tego. I ja zacząłem stosować to samo. Po prostu prowadzę ze sobą dialog w zeszycie i to działa. Przynajmniej w moim świecie. Jeżeli ktoś chce, polecam spróbować. Zadać sobie pytanie i pierwsza odpowiedź, która się pojawi, zapisać ją. Ponieważ kiedy już zostanie zapisana, umysł nie jest już w stanie stawiać temu kontry i stawiać wątpliwość. Ja dawniej próbowałem prowadzić dialog, jednak w momencie, kiedy umysł jest bardzo zaprzątnięty, bardzo agresywny, żeby w momencie, kiedy jeszcze traktuje serce jako intruza, ten głos serca jako intruza, potrafi storpedować w taki sposób, że już się nawet nie pamiętało, co się pojawiło na początku. W momencie, kiedy się to od razu zapisuje, nawet już zapisując pierwsze słowa, umysł zaczyna temu ufać. Przynajmniej ja to tak odbieram, że przestaje to torpedować. Odpuszcza to, co jest pod korkiem. Pozwala pisać. No. Ale też w momencie, kiedy coś jest zapisane, można do tego później wrócić. Jest to w jakiś sposób, tak samo jak pisanie takich listów do siebie, czy do rodziców, których już nie ma, żeby wyrzucić pewne myśli, pewne emocje z siebie. Ja akurat miałem coś takiego, że do wielu rzeczy doszedłem, jak już moi rodzice nie żyli. I żeby pewne rzeczy, które zawsze chciałem im powiedzieć, żeby im przekazać, ja po prostu napisałem list, a później go spaliłem. Ale to musi się zamanifestować fizycznie w pewnym momencie, a takim manifestowaniem fizycznym jest pisanie listu. Spalenie z jednej strony ja to traktuję jako po prostu zamanifestowanie energii i przekształcenie w jeszcze inną formę energii, w ogień, w ciepło, które jest wypromieniowane w przestrzeń, właśnie pod postacią płomienia, ale też to jest sygnał dla rozumu, że to już odeszło. Można się przestać tym zajmować. To już jest koniec. Spłonęło, koniec. Zostało wyrzucone, poszło w przestrzeń i w ten sposób też akurat to spotkałem się z tym jako metodą leczenia własnych złych przekonań na własny temat. Żeby wszystko to pozapisywać, a później spalić. I takie coś też robiłem, ale jeśli chodzi o list, najskuteczniej zadziałało i faktycznie później się pojawiło uleczenie w kwestii właśnie różnych moich relacji z rodzicami. Też na sesjach indywidualnych, ale też w formie tego, co mi przestrzeń dostarczyła. I tutaj też zauważyłem rozróżnienie. Ponieważ w momencie, kiedy zdawałem się na przestrzeń, to trwało cholernie długo. Ponieważ pewne rzeczy, żeby dotarły, wymagają czasu, albo żeby odpowiednia osoba dotarła, albo żeby odpowiednie okoliczności się jakkolwiek zdarzyły. No, jakkolwiek, tak. Czy przez Facebooka, czy przez jakiś cytat w książce. Trwało to cholernie długo. W momencie, kiedy się zdecydowałem, zaraz, ja zauważam, że ja potrzebuję pomocy, chcę znaleźć jakieś uleczenie, chcę znaleźć odpowiedzi, stwierdziłem, będę miał odwagę, już zauważyłem siebie, okazałem sobie miłość, zdobyłem się na odwagę poproszenia o pomoc. I tutaj akurat właśnie się zdarzyło, że akurat pierwsza sesja była bardziej z ciekawości, późniejsze były na zasadzie potrzeby serca. Ja potrzebuję pomocy i chcę jej sobie dostarczyć bez czekania. Dlatego ja zaczęłam taki etap i chciałam go przyspieszyć, bo już tak byłam ciekawa. Ale to wymaga właśnie odwagi.
Tutaj nadzieja została wymieniona na odwagę, zobaczyłam, ponieważ... Zobaczyłam, że jest okej, okay, że na dobrej drodze, ale tak bym chciała szybciej, a przecież się da, bo chyba można. Tak. Właśnie, zaczęłam... Ale to też jest, jak myślisz, że jest. Skoro tak. uważasz, że można to przyspieszyć, tak, uznałam, że znajdzie że się można. Sposób, żeby przyspieszyć tak. i nastąpi przyspieszenie. Tak, jeszcze nie wiedziałam jakim sposobem, ale uznałam, że można na pewno w jakiś sposób. Zgadza się. I przestrzeń już dostarczy sposobu na przyspieszenie, tak. ponieważ my tworzymy sobie przestrzeń, w której ten sposób istnieje. I zamawiamy go, proszę przestrzeń, dostarczaj mi sposobu, żeby pewne rzeczy przyspieszyć, ponieważ chcę już pewien etap zakończyć, albo chcę go doświadczyć w inny sposób, ponieważ czekania już doświadczyłam na przykład. No, tego, że tak powiem, powolnego, ślimaszego etapu. A teraz chcę to zrobić szybciej. Tak, i niekoniecznie kończyć, tylko żeby wiedzieć. Ja mam obsesję wiedzieć. Tak. Rozmawialiśmy. To jest pytałeś profil... mnie, a co ci to da, że jeżeli ja ci powiem, że ty nie będziesz wiedzieć? Ja ci odpowiedziałam, ale będę wiedzieć, że nie wiem. Tak. To jest, jeśli chodzi o human design, profil detektywa, który drąży, dąży do najdrobniejszych szczegółów, a coś jeszcze jest pod spodem, a jeszcze... I to jest... Strasznie dociekliwy typ. Ostatnią odpowiedź na pytanie muszę znać. No tak jak właśnie tak. mówiłeś, a ty mówisz, no co albo przynajmniej wiedzieć, że to już ja dalej powiem, nic nie ma. Ja ci powiem, że nie będziesz wiedzieć. Ja mówię, dobrze, ale ty mi powiesz, ja to od ciebie usłyszę, że ja tak. już tego więcej... To już dalej nic nie ma. To już jest koniec. Tak. tak. To już jest koniec, to nie ma już nic. Koniec, no. Tak. I tutaj, jeśli chodzi o tabelkę, nadzieja została zamieniona na odwagę, ponieważ odwaga jest czymś konkretnym. Raz, że wymaga takiego... samozaparcia od siebie też jest konsekwencją zauważenia siebie, ponieważ to ja mam odwagę i wymaga też działania. A nadzieja, tak po wielu rozmyślaniach, ja się z tym zgadzam, że to jest lęk w różowych okularach. Mam nadzieję, że się to nie stanie, ale jest to podszyte lękiem i często mając nadzieję, realizuje się bardziej ten lęk, ponieważ mówiąc, że mam nadzieję, że będzie tak i tak, ale emocjonalnie jestem przy tym, czego tak naprawdę nie chcę. Mhm. Czyli ta podszewka lęku. Dawniej no dużo to używałem... No kierowca, który prowadzi te twoje pojazdy, który tak. cię blokuje, no to właśnie. No. Nie, autopilot blokuje. Autopilot, nie, bo kierowca właśnie chce trzymać kierownicę i chce jechać. Próbuję ci wmówić, że chyba to się nie da, tak jakbyś ty chciał, nie? Tak. No. I znaczy nawet nie, tu jest kwestia tego, że jest podświadome cały czas myślenie o tym lęku. Ja nie rozumiałem tego, dopóki nie zacząłem świadomie używać mam nadzieję. I później skupiając się nad tym, zacząłem czuć ten lęk. Emocje przyklejone do tego lęku, o których ja nie chciałem czuć. Więc zrozumiałem, jak ta intencja działa. Ja mówię, że chcę, żeby było tak i tak, ale czuję... Coś wręcz przeciwnego. Czuję emocje związane z tym, czego nie chcę. A że emocje są energią, przyciągają najbardziej, dają najsilniejszą intencję do przestrzeni. Więc tutaj na zasadzie rozważenia tak naprawdę momentalnie waga była na lęk i on się manifestuje. A tutaj jest kwestia odwaga. Tak przyznaję się do tego, co czuję. Przyznaję się do tego, że zauważam siebie. Przyznaję, mam odwagę powiedzieć to, że ja sobie sam to sprowadziłem do swojego życia. Mam odwagę stawić temu czoło. To jest często najtrudniejsze. Mam odwagę stawić czoło tym emocjom, które czuję, które zauważyłem. Mam odwagę je przeżyć od samego początku do końca. Do samego końca. To jest najcięższe. Żeby nie urwać się w połowie. Nie, ja mam dosyć, ja już tych emocji nie chcę. Nie, ja przyszedłem... Tu jest, zależy, czy jest ci z tym dobrze, bo jak wejdziesz w temat i zobaczysz, nie, ale to też są przychodzimy, efekty... Przychodzimy też odczuć emocje, z którymi nam nie jest do końca dobrze. A, to fakt. Tylko, że w momencie, kiedy uciekniemy od nich w połowie, one nam zostaną następnym razem dostarczone z nawiązką. Na przykład to, co utniemy, plus jeszcze całość następnego wydarzenia. I to się robi taka kopka, w końcu trzeba będzie tego piwa dużo wypić, którego no, naważymy. Trzeba mieć trochę dystans, żeby tego wszystkiego tak dogłębnie nie analizować, nie? Tak, bo po prostu zawsze się pojawiają jakieś wątpliwości. Zaufać temu, co się dzieje, co się mieć, mieć odwagę zaufać. Że to, co nas spotyka, miało nas spotkać, mieliśmy tego doświadczyć i na koniec mieć wiarę, że z tego będzie coś dobrego. I tutaj, jeśli chodzi o wiarę, to jest, tak rozmawialiśmy przed spotkaniem, że to jest taka kropka nad i. Że można przejść przez etap miłości w tabelce, można przejść przez etap odwagi,
ale najważniejszy jest etap wiary, że to, co nam przestrzeń dostarczyła, jest tym, co sobie zamówiliśmy, że jest tym, czego mamy doświadczyć i tym, że to prowadzi do czegoś lepszego w naszym życiu. I tutaj wracamy do jest, jak myślisz, że jest. Okej, możemy wierzyć, bo w momencie, kiedy zaczniemy wierzyć, że prowadzi do czegoś gorszego, będzie prowadziło do czegoś gorszego. Tylko w momencie, kiedy przychodzimy robić fajowe rzeczy, dlaczego mamy wierzyć, że będzie prowadziło do czegoś gorszego? Oj, Michał, wiesz, że może być różnie, że po drodze ktoś się może pogubić. Może stwierdzić, i że w co ja wlazłem, w jakie meandry, co oni robią ze mną. I w tym momencie zauważ... To może być takie myślenie, dokładnie. Tak, i takie sytuacje się zdarzają. Tylko właśnie tutaj to, czego ja się uczę w tej chwili, to stosować tabelkę w każdej sytuacji. Najczęściej właśnie chodzi o to, żeby zauważyć siebie w trudnych sytuacjach, bo one najbardziej prężą i one są najcięższe do przeżycia. Dobrze jest też zauważać siebie w pozytywnych sytuacjach. Co, już musicie uciekać? Okej, no to najwyżej dooglądacie, bo też... Tak, będzie... Zresztą ja wrzucę link na wydarzenie, także jak jesteście na wydarzeniu, to dostaniecie powiadomienie. Najwyżej następnym razem wcześniej zrobimy. Zresztą dzisiaj też pewnie macie jeszcze powrót przez śnieg utrudniony. Znaczy nie, no autobus jest tylko 30, właśnie mamy 10 minut do przystanku. No, bo to też będziemy za niedługo kończyć. Już paplamy 2 godziny. Ty właśnie. No, półtorej. Ty też się wyłączasz. No, tu jest to, że ja się tak czułem jak ty na pierwszym spotkaniu. Tylko, że byłem zupełnie sam. Choć kolega się włączył, więc jakaś tam dyskusja się wywiązała. Ale jeszcze zanim pójdziecie, to właśnie chodzi o to, żeby zauważać siebie i wracać cały czas do tego. W momencie, kiedy trafiamy na sytuację, ale co się dzieje? Zaraz, ja jestem tutaj, jestem spokojnie w tej sytuacji, czuję takie i takie emocje i zacząć to nazywać. Wtedy jest dużo łatwiej. Później się właśnie pojawia się odwaga przyznać się do tych emocji i wiara, że ja sobie to sprowadziłem, ale dlatego, żeby było lepiej. I ta wiara jest tak naprawdę najważniejsza tą kropką nad i, ponieważ to ona nadaje kierunek temu, gdzie to pójdzie dalej. Uwierzyć w to, że to, co robisz, idzie w dobrym kierunku tak myślenia. Tak. A ja też ostatnio rozkminiłem, bo ja też miałem takie przekonanie, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ale to jest prawda. Ale słuchaj, co ja sobie to zrobiłem. Nie ma tego złego, co by na jeszcze gorsze nie wyszło. I o to mi chodziło, że ja sobie to przekiełbasiłem na nie ma tego złego, co by na jeszcze gorsze. Jest to do zrobienia. A ja mówię poważnie. Ja jestem takim typem, co... Ja swego czasu znajomych odwiozłem aż pod Cieszyn. Po imprezie tutaj z Tarnowa. Żeby dziewczynom bus nie uciekł. No, także jak chcecie zostać, to możemy was odwieźć później. Okej, okay. Dobra, dzięki za spotkanie. Będzie info o kolejnym, także zapraszam na Niepokorne Medium, tam też będą informacje. Bardzo dziękuję. I właśnie to, co mówiłeś, że pewne sytuacje się trafiają i tutaj cały czas wracamy. Znowu tabelka. 3 proste słowa. Miłość, odwaga, wiara. Ale wiesz, Michała, ktoś, w pewnym momencie ktoś się podda, ktoś się wystraszy, ktoś się zmęczy, nie do końca ktoś cię zrozumie. Wiesz. Ale jak mnie zrozumie? Wiesz, o co chodzi, bo ja ciebie odbieram ze spokojem. A tak samo jak ja jestem dziwnie odbierana przez ludzi, ja nie mówię, że źle, ale czasami dziwnie jak i ty, bo nie do końca każdy nas trawi, wiesz? I też o to chodzi. Tak, ale tylko, że ja się ciebie nie boję. Ty masz inne myślenie, bardziej górnolotne, bardziej to wszystko, wiesz, ubierasz słowa, ale ja tego słucham, ja się tego nie boję. Ktoś może tak siedzieć z boku, słuchać tego i tak sobie siedzieć i tak... Kurwa, wszystko fajnie, co pieprzy, nie? No okej, tylko że ja... To można by skrócić, wiesz, prościej. To wszystko to jest okej. Tylko tak jak mówię, gdzieś po drodze ktoś może scykorzyć. I to też jest... No, i stwierdzić, nie, ja... No ale to znaczy, że ta osoba, wiesz, albo to nie jest dla niej metoda, albo to nie jest jej czas. To, ale tak, do tego zmierzam i to, dobrze, teraz to nazwałeś, o co mi chodziło. Ale to też... To nie jest dla niego, tak może być, taka, dokładnie. Ale ja ufam właśnie, że... Osoby, które trafiają do mnie i trafiają na tresurę, czy moją, czy no z moją, bo ja tworzę swój świat, już nie będę mówił za Andrzeja i Olega, oni sami się na ten temat wypowiadają. Ja ufam, że to są osoby, które przychodzą właśnie po to, żeby doświadczyć tego. Jeżeli ktoś wyjdzie w trakcie, to znaczy, że przyszedł się tu przekonać, że to nie jest dla niego. I ta osoba
po to sobie mnie stworzyła w swoim świecie, ale żeby teraz... się przekonać, że tresura Matrixa nie jest dla tej osoby. Teraz jeszcze przyszło mi do głowy, że jeżeli ktoś ma w ogóle wątpliwości, to też się dalej czegoś boi, bo właściwie te wątpliwości są niepotrzebne, bo jeżeli ktoś na pewnym etapie stwierdzi, że tego nie chce, to powinien sobie powiedzieć tak, no, ale dobra, czym ja się przejmuję? Jak nie będę chciał, to od tego po prostu wychodzę, nie? No, ale, nie ma mnie. No ale tutaj na przykład właśnie, no. ale taka sytuacja, że trafiam na coś, co mi pręży i mam wątpliwości, zauważam siebie. Nie zaraz, chcę, mi to pręży, stąd, czuję tak. emocje, po co ja tu mam siedzieć, skoro mi to siedzieć? Nie odpowiada. Więc mam odwagę się przyznać do tego i mam odwagę wyjść. Tak. Mając pełną wiarę w to, że znajdę metodę, która jest dla mnie odpowiednia. Właśnie znalazłem metodę, która jest dla mnie nieodpowiednia, więc wiem, w którym kierunku nie iść. Tak. Wiedząc, w którym kierunku nie iść, wiem, w którym kierunku mogę iść. Bo na zasadzie eliminacji w końcu trafi się na ten jeden właściwy kierunek, którym akurat w danym momencie chcemy podążać. I tak było na przykład w moim przypadku. Ja to na przykład rozkminiałem na przykładzie związków. Ja długo siebie na przykład też na zasadzie też autoagresji, udowadnienia sobie, że jestem do bani i tak dalej, udowadniałem, że wmawiałem sobie, że ja się nie nadaję do związku, bo ten był nieudany, więc coś jest ze mną nie tak. I te związki mi to potwierdzały. W momencie, kiedy ja stwierdziłem, ale zaraz, te związki mi tylko pokazywały, co nie rezonuje ze mną, co nie jest zgodne ze mną. Więc wiedząc, co mi nie odpowiada, raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, niektóre rzeczy się powtarzały, niektóre rzeczy za każdym razem były inne, na zasadzie eliminacji pojawiały się rzeczy, które tak naprawdę ja chcę. I tutaj się też pojawia to, że lęk przed popełnianiem błędów. Ale gdybym ja się bardzo gnoiłem za te błędy, ja teraz sobie dziękuję za te błędy. Tak, ale one muszą być. Ale to jest kwestia zmiany perspektywy patrzenia, okazania sobie miłości, ja akceptuję siebie. I teraz te błędy, które ja popełniam i popełniłem, ja jestem za nie wdzięczny, ponieważ ja się na nich postanowiłem uczyć. No po to to jest, po to masz po to to jest. Gdybyś... Różnica potencjałów. No. W momencie, kiedy coś mi pręży nie bardzo, to traktujemy to jako ujemny potencjał, ale w momencie, kiedy coś trafia na pozytywnym potencjale, to mnie ciągnie, rezonuje z moim sercem, tam jest moja miłość, więc w tą stronę idę. Na zasadzie magnetyzmu tak samo. Musisz rozpoznać dobrą emocję, żeby przeżyć złą i na odwrót. Dokładnie, musi być kontrast. Tak jak właśnie było z miłością. Dokładnie, musi być kontrast. Jeżeli widzę, że gdzieś nie ma miłości, to już dalej tam nie idę. Jeżeli czuję, że gdzieś jest miłość, to też zauważam siebie, idę w to i wierzę, że znajdę tam to, czego szukam. Albo przynajmniej mi to jest to jeden z etapów do tego, żeby tą miłość odnaleźć. Ja jeszcze nie bardzo poznaję. Czasami jeszcze szukam tam, gdzie już jej czasami nie ma, albo czuję, że jej bo nie ma. Bo jesteś detektywem. Jeszcze próbuję ale coś wykrzesać. Ale ty jeszcze szukasz tak jak CSI, tego jednego włoska, jednego, tego kawałka paznokcia. Jak uczepię w kimś taki jeden po prostu argument, którego mogę się złapać, to będę próbować. No ale to jest właśnie to i też... I nieraz ktoś nie wie, tak po co ty to robisz? Przecież ty to już nie robisz. A tobie to sprawia cholerną przyjemność. I to jest to też... Tak, że ty już dla siebie z tego nic nie wyciągniesz. Ale ja tutaj to rozkminię, no. Ale nie, to jest też ta osoba dla siebie. No bo stwierdzam, że jak już dla siebie nic z tego nie wyciągnę, to chociaż będę miała satysfakcję, że tak. to rozgryzę. Ale wiesz, z jednej strony ty sobie ją tworzysz w swoim życiu, że ona cię utwierdza w tym, że ty jeszcze coś czujesz, ponieważ ona daje ci kontrast, nie idź tam, ale ty czujesz, ale ja chcę tam iść. A z kolei ta osoba też widzi, że ta metoda nie jest dla niej i na przykład ona już w tym momencie wyczerpała to, co chciała znaleźć i że pora stamtąd iść. To jest wszystko cały czas. Miłość, odwaga, wiara. Zauważyć siebie, mieć odwagę się do tego przyznać przed sobą, a czasem też i jeszcze większej odwagi wymaga powiedzenie tego na głos, co się czuje, że na przykład sorry, to nie jest dla mnie, także dziękuję, do widzenia. Dziękuję za wspólną drogę, dziękuję za doświadczenie, dziękuję za spotkanie. Sorry, to nie jest dla mnie, do widzenia. Dokładnie. I wiara w to... Nikogo tym się nie obraża, po prostu ty się wycofujesz. Tak. I wiara jako kropka nad i... Tak. Że tak miało być i to prowadzi do czegoś dobrego. Ludzie też muszą zrozumieć, że oni nie mają obowiązku nikomu z niczego się tłumaczyć. Ale też nie muszą zrozumieć. Tak. To o czym dzisiaj rozmawiałeś, właśnie tak. muszę. Słowo trochę też nadużywane. Nie musi się, pewne rzeczy się nie musi. Pewne rzeczy może musimy z obowiązku, które mamy, nie wiem, względem rodziców i tak dalej, prawda? Ale to też jest kwestia, czy musimy te obowiązki wykonać, czy je chcemy wykonywać. No tak, właśnie. No i tu też jest kwestia zauważenia siebie, czy ja chcę, czy ja jestem zmuszany. Tak.
I właśnie w każdej sytuacji, właśnie ta tabelka jest na tyle uniwersalna z kręgosłupem tekstury Matrixa, że można w każdej sytuacji zastosować, nawet najbardziej błahej. Ale za każdym razem polega to na tym, żeby być tu i teraz. Żeby nie wybiegać w przeszłość jakimiś wspomnieniami, rozliczać siebie czy kogoś za coś. Żeby nie wybiegać w przyszłość na przykład lękami, okej, na marzenia można sobie jak najbardziej pozwolić i polecam każdemu, ale marzyć lękami to sprowadza, znaczy można to robić, ale niech każdy będzie świadomy tego, że sobie sprowadzi te lęki do swojego życia. No Michał, kto marzy lękami? No masochista, no już przesadzasz teraz. No, no masochista, ale są masochiści. No ja wiem, że są tacy, no ale... No ale też, ale wiesz... Ale są, co marzą lękami, faktycznie. Tak, ale świadomy masochista inaczej przeżyje życie niż nieświadomy. Znaczy to jest na zasadzie marzy lękami, że on się obawia, że znowu tak to będzie, no. Tak, czas poświęcony... To nie chodzi, na zasadzie, że to tłumacząc tego, to w inny sposób, po prostu chodzi o to właśnie, no. Żeby czas, który możemy przeznaczyć na marzenia, które chcemy realizować, które dadzą nam szczęście, czasem jest zalewany, a co by było gdyby, a ja się boję, że to się stanie, a jak to się stanie, to takie... A przestałam coś... to mieć, a miałam. Ja i też, to bardzo. Ja też tak miałem i wiem, jak to działa, więc dlatego mówię o tym, ponieważ to przeszedłem, ty zresztą też. Ale to nie jeden. I dzisiaj też na przykładzie jednej rozmowy ze znajomą, bo też mówię najświeższe rzeczy, właśnie rozmawialiśmy i ona mi tak, ona w tej chwili jest w takim zawieszeniu. Ale po co mi wyobraźnia? Po co ja mam w ogóle marzyć? Ja sobie myślę, co ona mi próbuje przekazać, kiedy ja ostatnio marzyłem? A może ona zna farmakologii jakiejś? Nie, nie. Nie. Przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Bo jak ona jest taka biedna, że ona stwierdza, że nie chce jest, marzyć. Nie, po prostu też swoje rzeczy doświadcza w tej chwili i ma do tego prawo jak najbardziej. Biedna. Pomóż. Jeżeli, no, tylko się da, wiem. Nie, jeżeli będzie chciała pomocy i poprosi o nią. W każdym razie ja raczej się skupiam na tym, jaki ja komunikat otrzymuję. Kiedy ja ostatnio marzyłem, kiedy ja ostatnio zajmowałem się tym, co ja bym chciał robić, co bym chciał osiągnąć, co by mi sprawiło radość, albo żeby na zasadzie nawet czysto abstrakcyjnie po prostu myśleć o czymś przyjemnym i sobie tworzyć jakiś swój własny świat z kosmosu wyjęty. Ja nie pamiętam, kiedy ja ostatnio to robiłem. A często właśnie marzenia wyznaczają cele, które później przestrzeń nam realizuje. Więc tutaj też warto się skupić, dlaczego ja sobie na przykład stworzyłem to. To, że sobie stworzyłem tą znajomą w tej sytuacji, ja odbieram tak, że ono mi daje komunikat. Zacznij marzyć, zacznij sobie wyobrażać, ale wyobrażaj sobie świadomie to, co byś chciał doświadczyć, jak byś chciał doświadczyć. Skup się na sobie, nad pragnieniach swojego serca, Miszki. On ci nada kierunek, on ci podpowie, co byś chciał robić, jakiej frajdy doświadczyć w życiu, jakich fajowych rzeczy robić. Ale zamiast właśnie poświęcać czas na gdybanie, co by było gdyby, albo na rozliczanie przeszłości, skup się po prostu nad tym tu i teraz i zacznij marzyć. To było parę godzin temu i tak stwierdziłem, że skoro już się takie coś wydarzyło, to też i o tym powiem. Ponieważ bez zastanawiania się jeszcze dodatkowo, wiesz co, bo ja bym się zastanawiała, czy te marzenia na tym moim etapie jeszcze odniosą skutek? Właśnie nie. Nieważne. Zacznij marzyć, nie, to po jest marzenie dla samego marzenia. Dla samego marzenia. Ponieważ marzenia też budzą pewne emocje i same marzenia potrafią być cholernie przyjemne. A jeżeli one się jeszcze w materii ziszczą, bo nie ma, wiesz, bo to już takie myślenie, że a czy one się ziszczą, to już zaczynam, okej, marzę, żeby się ziściły, ale boję się, że się nie ziszczą, więc znowu się zaczyna i tu się pojawia właśnie też to, co było w filmie poruszone Tresury Matrixa, że pozytywne myślenie nic nie daje. Ponieważ pozytywne myślenie faktycznie nic nie daje w momencie, kiedy jest podszyte lękiem. Tak samo jak nadzieja. Ponieważ ja też się złapałem na tym i w tej chwili dzieje mi się to, co ja właśnie starałem się kreować pozytywnym myśleniem. Właśnie w tym momencie ziściło mi się w materii to, czego ja się wtedy bałem, nakręcając się pozytywnym myśleniem, więc wiem, jak to działa. A to udało ci się to w ogóle osiągnąć? Bo to dla mnie wiesz zawsze co, przez było chwilę, nierealne. Przez chwilę tak, to było takie chwilowy high, a potem potężna gleba w dół, ponieważ... Ja mam alergię na teksty typu myśl pozytywnie. Wiesz co... Ja nie mogę. To znaczy trzeba, to nie o to chodzi.
To znaczy nie można. To jest to, o czym cały czas rozmawiamy, nie w tym kontekście. To znaczy nie, bo tylko żeby siebie zrozumieć. Ale też kwestia jest zauważania lęków, ponieważ indywidualne sesje tresury Matrixa też często prowadzą do tego, żeby dotrzeć do takiego pierwotnego lęku, który się właśnie pierwszy pojawił, ta trauma w dzieciństwie. Jak nie nosisz tego syfu który jest... w sobie, to możesz zacząć w końcu myśleć pozytywnie, ale dopiero ale wtedy. Ale właśnie to też jest to, że zauważając siebie, zauważamy nasze lęki. Ja się boję tego i tego. Ja sobie daję prawo do tego, żeby się bać, ponieważ kocham siebie, zależy mi na sobie, a lęk jest po to, jest moim sprzymierzeńcem, po to, żeby mnie od pewnych rzeczy uchronić. Więc ja go zauważam, daję sobie prawo, żeby się bać, ponieważ daję sobie prawo, żeby dbać o siebie. I tutaj jest tak naprawdę taka moja konkluzja, bo już będziemy kończyć, że tak naprawdę w ten sposób święto zakochanych powinno być każdego dnia, każdego nawet w każdej dnia. Godzinie. Ponieważ to jest najważniejsze. Właśnie miłość, zauważanie siebie w tym, co robimy, w tym, co nas spotyka. I wtedy możemy zacząć faktycznie stresować nasze życie. Ponieważ my przejmujemy nad nim kontrolę. My mu pokazujemy, co ma robić. Tak naprawdę życia nie trzeba tresować, przestrzeni nie trzeba tresować, tylko trzeba jej po prostu pokazać, czego chcemy, ona nam tego dostarczy, jeżeli w to uwierzymy. Tak jak jest ostatnio mi się właśnie zmieniło twierdzenie, tak jak tam niewierny Tomasz, że uwierzę jak zobaczę, to ja zaczynam widzieć i odczuwać to, że zobaczę jak uwierzę. No. Dlatego wiara jest tak. Tą kropką nad i, zobaczę jak uwierzę. Bo wtedy wysyłam najsilniejszą intencję do przestrzeni, a im silniej wysyłam intencję do przestrzeni, bo czyli chcesz, na przykład marzę, to tym bardziej chcę. Czasem coś jest i tego nie widzisz, masz to przed nosem, nie widzisz tego. Tak. Ja wiem jak marzyłem na przykład, ja w ten sposób dostałem pewną pracę. Parę lat to zajęło, ale ja sobie wyobrażałem stojąc w kolejce do obsługi klienta w jednym sklepie sieci komórkowej, sobie zacząłem wyobrażać, marzyć jakby to było być na miejscu osoby, która obsługuje, łącznie ze wszystkimi emocjami, które temu towarzyszą. Tak jak jest tam mówione w prawie przyciągania, wyobrazić sobie jak najdokładniej. Kilka lat później ja siedziałem za tym biurkiem, które sobie wyobrażałem, ja tam pracowałem przez 5,5 roku. W międzyczasie był remont, ale pracowałem w tym miejscu, tak jak sobie to wymarzyłem. Ale ja pamiętam dokładnie, stojąc w tej kolejce, bo tam było zarypane ludźmi, ja sobie wyobrażam, jakby to było obsługiwać. I ja nagle się parę lat później budzę, ja pierdzielę, ja tu pracuję, marzenie się ziściło. I właśnie na podstawie takich praktycznych rzeczy, właśnie zauważenia siebie, skąd pewne rzeczy wynikały, gdzie ja sobie tego zażyczyłem, to też wymaga wprawy, tak jak wszystko. I dlatego tabelkę im częściej się stosuje, dlatego nad szkieletem tresury Matrixa, bo ona jest tak uniwersalna, że można ją do wszystkiego zastosować i im częściej się o tym powtarza, im na przeróżniejsze sposoby stosuje ją, tym częściej się jest w tu i teraz i tym więcej ma się kontroli nad tym, co się z nami dzieje i tak naprawdę nad swoim życiem. I wtedy życie zaczyna być kreowane z własnej intencji, ale to właśnie wymaga wprawy. Bo żeby... trzeba siebie celebrować, uczucia. Tak. Uczucia celebrować, siebie celebrować. Na celebracji to polewa. Na tak. Adoracji, jak dla mnie, 24/7. Tak, ale to też zauważam ja siebie. Ja kiedyś byłam z kimś i ktoś mi powiedział, tak Patrycja, ale to, co ty byś chciała, jest niemożliwe. Bo ja bym bardzo chciała, ja cały czas muszę mieć takie poczucie, że... Wiesz, tylko, że tutaj właśnie to jest to, że... To jest ciężkie, jestem tym upierdliwa, ale mam taką potrzebę. Nie, ty jesteś naturalna w byciu sobą, ale innym prężysz, żeby im pokazać to co w ich życiu jest niemożliwe. Wiesz, i tutaj na przykład kolejna raz tabelka. Ja też jestem upierdliwy. Tak na zakończenie podam właśnie tak kolejny przykład, właśnie jak można tabelkę zastosować. Z perspektywy osoby, która uważa, że coś jest niemożliwe. Zaraz, ja zauważam siebie, moje emocje. Dlaczego ja czuję takie silne emocje, że coś jest niemożliwe? Skoro ta osoba tego dokonała i dla niej jest możliwe, a ja uważam, że jest niemożliwe, to coś jest we mnie. Dla mnie to jest niemożliwe, dlaczego ja czuję takie emocje? I w tym momencie mam odwagę się przyznać, że zaraz, dla mnie to jest niemożliwe. Dlaczego? Skoro mam przed sobą ewidentnie przykład, że to jest możliwe. I ty w takiej osobie ty jesteś dostarczona jako coś... I to wkurza. I
No ale to właśnie o to chodzi, że nie, to jest też kwestia, że pewne typy osób przyciągają pewne typy osób. My tak z tego, co rozmawialiśmy, to właśnie przyciągamy typy osób, które musimy wkurzyć, ponieważ inaczej się do nich nie da dotrzeć. Bo po drugiej stronie takiego mocnego wkurwienia jest szczerość z samym sobą. Tak jak to jest naukowo udowodnione, że człowiek, który jest bardzo zdenerwowany, nie potrafi kłamać. I to często właśnie wychodzi w kłótniach, w związkach czy w relacjach ludzi. Ja irytuję ludzi, po czym oni się ode mnie oddalają, co prawda po to, żeby za chwilę wrócić. Ale jestem osobą, która z kolei nie ma cierpliwości, więc ja powinnam poczekać. Więc ja czekam tak czy owak, bo nie mam wyjścia, bo gdzieś odeszli na chwilę, oni wrócą. Ale oni wrócą wtedy, kiedy mają wrócić i może przestań czekać. Właśnie, ja muszę nad tym popracować, żebym ja przestała czekać. Mi brak cierpliwości. Brak mi cierpliwości. Jest, jak myślisz, że jest. No. Skoro uważasz, że nie masz cierpliwości, to nie masz tej cierpliwości. Ale teraz mam już coraz więcej, ale... Bo zaczynasz brać pod uwagę możliwość, że jesteś cierpliwa. Ale już zobaczyłam, że faktycznie ta cierpliwość mi się popłaca, że ona ma efekty. Tylko musiałam to zrozumieć i pozwolić, że to tak, wiesz, to, żeby dotarło do mnie. Także tutaj właśnie też jest to, że dlaczego ja zauważam, że coś jest niemożliwe. Mam odwagę się przyznać przed sobą do tego zaraz, ale ja uważam, że to jest niemożliwe, mam przed sobą ewidentny dowód na to, że to jest możliwe. I tutaj się na przykład pojawia wiara. Ale zaraz, ja zaczynam wierzyć, że skoro mam przed sobą ewidentny dowód, albo będę wiernym Tomaszem, albo niewiernym Tomaszem, albo uwierzę, że to jest możliwe i to się ziści w moim życiu, albo będzie wiara w niemożliwość. I tu już w tym momencie się pojawia wolna wola i decyzja. Albo wierzę, albo nie wierzę. Ale cały czas to jest wiara. Ale to już w tym momencie kropka nad i, obranie drogi, którą się dalej pójdzie. I to jest właśnie sprowadzenie do tu i teraz i wybranie drogi. Jestem tu i tu, czuję to i to. Gdzie ja teraz pójdę? No. I właśnie myślę, że czymś takim dzisiaj zakończymy spotkanie. 14 lutego święto zakochanych. Niech to będzie dla każdego święto zakochanych w sobie. W sobie, miałam to powiedzieć. Tak, zauważyć. Znaczy też, jeszcze ujmę to inaczej. Po pierwsze zauważyć siebie, ale po drugie też zauważyć, jaką przestrzeń, ile miłości we własnej przestrzeni sobie stworzyliśmy. Żeby każdy się zastanowił w ten... Im bardiej pokochasz siebie, tym więcej tym dasz więcej komuś miłości... siebie, komuś. Albo tym więcej sobie jeszcze sami dostarczymy. No to ale tak. No po co dostarczać siebie komuś? Nie. Im więcej ty pokochasz siebie, tym więcej z siebie dajesz komuś, rozumiesz? Ale to sobie tą osobę tworzysz, żeby jej dawać. Jesteś jedyną osobą, która tworzy swój świat. Więc jeżeli ktoś przychodzi brać od ciebie miłość, to sama ją sobie stworzysz, żeby już, jej dawać. Nie, to już nie patrzmy w tych kategoriach, że ktoś przychodzi brać. Na zasadzie już po prostu uzupełniania się. Ale kończmy, bo my tak byśmy mogli. Tak? Tak. No to ten temat. Ciąg dalszy nastąpi. Bo ty niepotrzebnie wyszłeś z założenia, że ktoś chce brać i generować z siebie. Jeżeli ty jesteś w fajnym związku udanym i ty się czujesz dobrze sam ze sobą i kochasz siebie, czyli dajesz tej osobie i ona to bierze, akceptuje to, ona też to celebruje. Ale nie na zasadzie, że się pasie na tobie, że ci coś zabiera. Nie, ja wychodzę z założenia, że to co my... Nie jest tak. Że partner, jakby ukochana osoba, tak mówi, że to jest tak naprawdę moje odbicie lustra. Jeżeli ja bardzo kocham siebie, ta osoba też będzie mnie kochała. No tak, ale z tym odbiciem w lustrze to też tak nie do końca, bo tak siebie widzieć do końca, to wiesz jak to jest. Gadaliśmy o tym, to też nie jest takie fajne. Na jak dłuższą metę wytrzymasz ze sobą? Nie, to jest pewien wariant innego dostarczania sobie miłości. No. Ponieważ to jest tak naprawdę odbicie. Ale widzisz, to jest ważne, myśmy tego dzisiaj nie powiedzieli, że miłość nie wygląda na zasadzie dawania, brania, nie na zasadzie pasożytnictwa, tylko na zasadzie symbiozy. Tak. I może tym akcentem zakończymy. Znaczy, powiem tak, to wszystko też jest kwestia tego, jak ktoś uznaje miłość. I tutaj najważniejsze jest właśnie zastanowić się, czym jest dla mnie miłość i zastanowić, ile tego, co uważam, jest w mojej przestrzeni. No tak, dla każdego inaczej, ale koncepcja miłości generalnie w sobie taka dobra i czysta w swojej formie i postaci, to powinna polegać właśnie nie na zawieraniu, tylko dawaniu na jedno drugiego. A miłość po prostu istnieje. Tak! Peace and love i chodźmy do domu. Okej. Okay. Oj Boże.